cię wypatrzył i postawił na ciebie, że tak, Tedyczenko jest pierwszym bramkarzem, umiesz drużynie, nie chce go za wszelką cenę? Wiadomo, że jeśli się trafi na takiego trenera, który konsekwentnie stawia przez pół roku, czy przez rok cały, przez cały sezon na jednego bramkarza, bo to jest takie specyficzna pozycja, w której no nie wolno się zbyt często mylić i czasami bramkarzowi trzeba pomóc, że jeśli on popełni jakiś błąd, dawać mu kolejne szanse. Akurat w Ostrowcu tak nie było, po prostu popełniane jakieś tam błędy od razu kończyły się tym, że człowiek lądował na ławce rezerwy albo na trybunach, bo wiadomo, że trzech bramkarzy wówczas było w Ostrowcu. I czego zabrakło? Zabrakło takiej może determinacji i zabrakło może człowieka, który by mógł posłużyć taką dobrą radą. Taką dobrą radą. Z tą wiedzą, którą mam teraz ogólnie o piłce i ogólnie o życiu, myślę, że tych występów we wszystkich klubach, w których byłem, byłoby więcej. Byłoby więcej i myślę, że na tą chwilę, choć już za stary jestem na to, żeby grać na wyższej klasie rozrywkowej, myślę, ale byłoby tych więcej i lepiej bym sobie poradził, na pewno. No, taka pozycja, no, czy wariatem? No może wariatem to nie, no ale trzeba być zdecydowanym, odważnym, zdeterminowanym do tego, żeby zagradzać tej piłce drogę do siatki. I cóż, no, ja myślę, że jeśli nie chcesz dalej kończyć, to... Nie, no to tyle. No, wariatem nie trzeba być, natomiast trzeba być silnym i fizycznie, i psychicznie. O. A czy podczas swojej zagranicy, czy i tu, i tu był ktoś, kto... Natomiast nie, jeśli chodzi o takich jakby idoli, to z telewizji, z lat młodości bardzo mi się podobał bramkarz Niemiec Schumacher i Józef Młynarczyk. Natomiast ja miałem przyjemność trenować z wieloma bramkarzami w klubach, w których grałem. Nie chcę nikogo pominąć, ale nazwiska, czy Szypowski, z którym byłem na zgrupowaniu w Hutniku, czy Marek Holocher, czy Janusz Jojko i wielu innych, których nie wymieniłem, od każdego można coś podpatrzeć, od każdego można się czegoś nauczyć i po prostu szlifować pewne elementy techniki bramkarskiej na samym treningu z bardziej doświadczonymi zawodnikami. Ja raczej w szatni ani na boisku, chociaż na boisku czasami zdarzy się pokrzyczeć, bo nawet trzeba. Natomiast takim liderem u nas na boisku jest Tomek Bernaska, pina zespołu. A ja częściej pomagam, mi się wydaje, młodszym zawodnikom dobrą radą i jakąś tam rozmową przed meczem czy na treningu. Natomiast nigdy nie byłem typem takiego zawodnika, który nie ważąc na słowa, po prostu krzyczy. To często na młodszych zawodnikach się odwrotnie odbija i w przeciwnym kierunku działa. I oni się wtedy stresują, tremują i nie wychodzi im gra wtedy zbyt dobrze. Także ja raczej tonuję niektóre sytuacje w klubie i uśmiechem staram się różne sytuacje załagodzić i pomagam w ten sposób raczej młodym zawodnikom. W sumie życie piłkarza, czy zawodowego, czy amatora, przebiega od meczu do meczu. Jeśli człowiek gra i ja miałem takie szczęście, że w większości tych okresów i klubach, w których byłem, to w sumie w większości grałem i myślę, że wszystko, co mi się udało i co mi się nie udało, to było dosyć bogate doświadczenie i potrafię teraz z tego korzystać. Cóż jeszcze można dodać? No, według mnie nie jest ważne, na jakim poziomie się gra w piłkę. Ważne jest to, że chce mi się grać w tej nowej trzeciej lidze, która jest naprawdę czwartą ligą. I to jest fajne, bo niektórzy zawodnicy za wcześnie według mnie kończą te przygody czy kariery piłkarskie
bo mogą naprawdę młodszym zawodnikom dużo pomagać. I ja na razie na pewno do końca czerwca będę jeszcze grał w piłkę, a niewykluczone, że jeszcze może dłużej, ale to się okaże, no okaże się, no, bo już po prostu zbliżył się już Wiegold Boja i już mam pierwszy sezon w Krakowi za sobą w charakterze gracza jako oldboy, także czas niestety upływa i no i trzeba się z tym liczyć, że kiedyś trzeba po prostu zawiesić buty na kołek i no i to wszystko. Co motywuje? Nie wiem, jest człowiek, nie wiem, nastawiony już ma tak organizm na codzienne myślenie o piłce, praktycznie codzienny trening, że to jest takie naturalne i to się już w tym momencie dzieje automatycznie. Podejrzewam, że nawet jak nie będę grał już czynnie w klubie, czy to będą Niepołomice, czy prawdopodobnie skończę grać w Niepołomicach czynnie w piłkę, to na pewno mi się zdarzy, że będę zaglądał do chłopaków na trening, przebiorę się i będę z nimi chętnie trenował. Chciałbym zostać przy piłce, natomiast dopóki się gra, nie ma możliwości pogodzenia jakichś dwóch funkcji, czy to trenera jakichś grup młodzieżowych, czy asystenta trenera w charakterze trenera bramkarzy. Natomiast chciałbym to robić, ale zobaczymy. Kilku moich dobrych kolegów ma wykształcenie już trenerskie. Może kiedyś im się przydam w takim charakterze, a może kiedyś coś sam spróbuję poprowadzić. Ale to dopiero czas pokaże. Na razie o tym po prostu nie myślę. Infrastrukturą na pewno nie, no bo boiska treningowe i zaplecze dla takich reprezentacji, no trzeba by na dobrą sprawę wszystko zrobić od podstaw. Natomiast byłoby bardzo dobrze, gdyby w Krakowie były rozgrywane mecze Euro. Nawet z tego powodu, że byłaby ta bliskość piłki w Krakowie i byłaby możliwość podglądania zawodników, którzy mieliby jakieś tam obiekty treningowe tu w okolicy Krakowa, czy w samym Krakowie. To byłaby no, niepowtarzalna szansa dla niektórych, czy młodych zawodników, którzy chcą być kiedyś piłkarzami zawodowymi. Po prostu podglądnięcia tego, jacy ci gwiazdorzy europejskiej piłki są naprawdę na żywo. Na treningu, czy w życiu takim codziennym. No, jeśli się uda, będzie super. Jeśli się nie uda, no to trudno. Miejmy nadzieję, że inne miasta będą miały lepszą infrastrukturę i hotelową, i stadionową niż Kraków. Okej, dzięki.